Najpierw próba, czy się słyszymy, czy nas słychać, tak? Witam Państwa bardzo serdecznie ze swojej strony. Ja się nazywam Daniela Tagowska i dzisiaj moimi gościniami, gościami, jak kto woli, którą formę będą artystki pokolenia młodszego, tutaj z dosyć dużą rozpiętością rocznikową. Anna Kołodziejczyk, malarka, artystka, kuratorka. Karina Marusińska, artystka intermedialna, też dydaktyk, dydaktyczka sztuki i Agnieszka Sejut, głównie poruszająca się w medium fotografii. I tak samo jak Magda Podsiadły, ja pójdę tym tropem i powiem, co ja tutaj robię, dlaczego ja dzisiaj jestem w tym charakterze, jak sądzę, dlaczego zostałam zaproszona przez moją ukochaną fundację Art Transparent, której też gdzieś po części się czuję współtwórczynią, bo towarzyszę od samego początku, od momentu założenia tej organizacji. Jestem artystką intermedialną, kuratorką przedsięwzięć artystycznych, edukatorką, a prywatnie, chociaż nie wiem, czy prywatnie to jest dobre słowo, bo prywatnie i zawodowo, jestem żoną Przemka Pintala, artysty, który też współpracował od wielu lat z fundacją, jest profesorem uczelnianym. Ja również pracuję na akademii i ta perspektywa kobiety artystki, kobiety partnerki nie jest mi obca. Także z uwagą słuchałam poprzedniej debaty również pod tym kątem. Chciałam wam zadać, moje drogie rozmówczynie, na początku pytanie odnoszące się do samego Wrocławia i nie tyle co powodu przyjechania do Wrocławia, a powodu pozostania we Wrocławiu. Anna urodziła się w Krakowie, Karina w Piotrkowie Trybunalskim, a Agnieszka w Oleśnicy. Jakbyście mogły powiedzieć, co sprawia, że we Wrocławiu nadal jesteście i czy w dalszej perspektywie też o Wrocławiu myślicie jako o miejscu swojej działalności? Nadać? Tak, nadać. No to ja już chwyciłam. Tak, chwyciłaś, tak. Z uwagi na to, że jestem najstarsza, powiedzmy, zachowamy taką perspektywę też w tego typu hierarchii. No właśnie, pytanie o to, co spowodowało, że każda z nas się znalazła we Wrocławiu, zapewne jest pytaniem z gruntu osobistym, bo to zawsze jakieś osobiste wybory to powodują. W moim przypadku było bardzo banalnie. Ja się po prostu zakochałam w człowieku, który pochodzi z Wrocławia, w mężczyźnie. I z jego powodu rzuciłam Krakowską Akademię Sztuk Pięknych i przeniosłam się tutaj. Ja z dużą uwagą słuchałam tego, co pani Anna Szpakowska-Kujawska mówiła o tym, jak Geppert mógł przechowywać sobie, przenosić taką utajoną niechęć do tego miasta jako przestrzeni, jako struktury takiej architektonicznej, społecznej też. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, po pierwsze, że rzeczywiście tak mogło być, po drugie, wydaje mi się, że przeczuwam powody, dla których nie mógł się do końca w tej przestrzeni odnaleźć. I na pewno nie chodziło tylko i wyłącznie o Kraków, bo nie chciałabym takich antagonizmów podtrzymywać, może już szczęśliwie nie coraz mniej popularnych, że oto po prostu walki między... Kiedyś to było tak, że między Krakowem a Warszawą, ale może i właśnie między Warszawą jakiś rodzaj, przepraszam, Wrocławiem a Krakowem, jakiś rodzaj takiej współrywalizacji, to zostawmy. Więc ten Kraków też zostawimy na ten moment. Natomiast jak ja przyjeżdżałam do Krakowa, to moi koledzy, do Wrocławia, to moi koledzy z pierwszego roku Krakowskiej Akademii mówili, proszę, żebyś tam nie jechała, tam nawet nie ma sztaluk. Dlatego, że ja zaczęłam studia na początku lat 2000.
I no to były takie czasy, to już ponad 20 lat temu, więc już mogę też z taką dziwną emfazą o tym czasie mówić. Ja przyjechałam po raz pierwszy na takie zwiady w ogóle właśnie, czy ja w ogóle jestem w stanie się przenieść z Krakowa tutaj do Wrocławia i zobaczyłam na korytarzu Wrocławskiej Akademii w holu prace pochodzące z pracowni profesora Skarbka i były to, bardzo dobrze to pamiętam, prace Antka Wajdy, mianowicie takie kompozycje wykonane z połamanych odkurzaczy, okrytych futrem. Było to dla mnie coś paskudnego, coś potwornego. Pomyślałam sobie, moi koledzy mają rację, ja tu zginę. W ogóle nie ma mowy o żadnym malarstwie, no ale miłość zwyciężyła i po prostu rzeczywiście przeniosłam się tutaj do Wrocławia. No i teraz tutaj tak anegdotycznie, może zabawnie, mam nadzieję, to scharakteryzowałam. Natomiast no, ważniejsze pytanie jest, co powoduje, że tyle lat już tutaj funkcjonuję, bo ja skończyłam Wrocławską Akademię na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem profesora Aleksandra Dymitrowicza. Potem przez lata współpracowałam jako asystentka, potem adiunkt w pracowni profesora Piotra Błażejewskiego i wspomnianego tutaj Przemka Pintala, który też był moim mentorem, a pomagałam mu na zajęciach z rysunku. Wiecie Państwo, to jest tak, że jak się zaczyna już pracę na Akademii, to zazwyczaj z niej się bardzo trudno, mówiąc kolokwialnie, wykręcić, wymiksować i trzeba mieć bardzo szczególne powody, żeby tą sferę w swoim życiu porzucić. Ja z perspektywy czasu myślę, że może powinnam była to zrobić, bo może bym się lepiej, ciekawiej rozwinęła w malarstwie na przykład, bo ja dopiero poczytuję sobie ostatnie tak dobrych, może 6 lat, nie, chyba nie dłużej, na ten czas naprawdę takiego prawdziwego, intensywnej pracy nad malarstwem, nad swoją twórczością, a wcześniej byłam praktycznie tak jak właśnie tutaj bohaterka naszego sympozjum, Hanna Krzetuska-Geppert, oddana niebywale sprawie Akademii, to często na takich płaszczyznach naprawdę pragmatycznych, takich, które po prostu wysysają energię. Wszyscy akademicy wiedzą doskonale, o czym mówię. I w tym sensie zawsze zazdroszczę artystom wolnym, właśnie, którzy nie są związani z akademią, że nie muszą tej uwagi dzielić, bo to z jednej strony jest oczywiście piękne i poruszające i nie mówi tutaj, nie przemawia przeze mnie jakaś fałszywa taka znowu emfaza, prawda, że oto praca ze studentami. Tak, to jest ważne, ale jest bardzo dużo właśnie takiego męczącego pragmatyzmu, jakiegoś funkcjonowania też w takich dziwnych strukturach. No więc zostałam we Wrocławiu, Wrocław pokochałam. Nawet pamiętam bardzo dobrze ten moment, kiedy w jakimś wywiadzie takim z okazji jakiejś wystawy, nie pamiętam, czy właśnie zbiorowej, czy indywidualnej, też jakiś miałam występ, które zresztą mnie strasznie zawsze stresują, zwłaszcza te telewizyjne, i powiedziałam, no u nas we Wrocławiu, i mój tato się zdenerwował, potem powiedział, jak mogłaś powiedzieć u nas we Wrocławiu, przecież jesteś z Krakowa, więc no to już tato właśnie ten moment, musiałam mu to tłumaczyć, się to było w żartach też i nie chcę z tego robić wielkiej sprawy, ale to był taki moment, że już zaczęłam myśleć o Wrocławiu z całą pewnością jako o mieście, w którym po pierwsze już jestem, że jestem wrocławianką, że jestem stąd. Ja poświęciłam też swój malarski doktorat temu zagadnieniu, dlatego że zaczęłam się interesować tematem właśnie obrazu powojennego Wrocławia, tym dla mnie bardzo ikonicznym, czymś, co ja nazwałam obrazem zniszczeń po prostu, i to we mnie się przenosi do dzisiaj. Także może tyle, bo i tak bardzo długo ten wstęp tutaj wybrzmiał. Dziękuję. Jeżeli idziemy tropem starszeństwa, to teraz Karina, rocznikowo, tak. Więc ja mogę powiedzieć podobnie do Ani, że moim drogowskazem była miłość, ale miłość do miasta po prostu. Moje wybory często są intuicyjne i na tym właściwie powinnam zakończyć. Wszystko wskazywało na to, że powinnam tu zostać, przynajmniej na jakiś czas, osadzić się, więc swojego chłopaka wzięłam po prostu ze sobą. Czyli tą miłość przeniosłam do miasta, które pokochałam. A dlaczego tu zostałam? Myślę, że z powodów takich przede wszystkim czysto ludzkich, ponieważ tutaj była pozostała grupa moich przyjaciół, a dla mnie ten czynnik ludzki jest ogromnie ważny i on determinuje w ogóle całe moje życie. I ja się tu po prostu dobrze czuję, wiem, że mam grupę osób, która mnie wspiera i to jest ten powód. Poza tym, że samo miasto uważam jest bardzo otwarte i no chyba to nie wymaga jakiegoś większego komentarza. I intuicja podpowiedziała mi coś, co dzisiaj oceniam za słuszny wybór. Dzięki.
Ja właściwie okazuje się, że od zeszłego tygodnia nie jestem we Wrocławiu, więc, ale 15 lat ostatnio spędziłam tutaj i wyprowadziłam się po prostu idąc do liceum z domu rodzinnego, bo mieszkaliśmy na wsi, jakby chodziłam do szkoły 5 kilometrów od domu. Było to dla mnie jakoś takie bardzo męczące. Miałam taką możliwość, żeby się wyprowadzić, więc już do liceum jakby chodziłam tutaj. Później skończyłam jedne studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W międzyczasie stwierdziłam, że jednak chcę się związać jakby z takim światem twórczym, kreatywnym. Więc po tych studiach na Uniwersytecie poszłam na fotografię i skończyłam ją w Czechach, jakby niestacjonarnie, czyli dojeżdżałam tam na studia. To jest taki dziwny system. Studiuję się tylko 5 razy w roku i resztę czasu mogłam poświęcić na swoje projekty. Więc no i teraz właśnie pomyślałam, że po tych 15 latach chciałabym jakiegoś takiego odświeżenia i wybrałam Hamburg, żeby zrobić tam magisterkę, więc dosłownie 3 dni temu zaczęłam te studia magisterskie. Jeszcze jestem taka w sumie w takim stanie, że wydaje mi się, że dalej jakby Wrocław jest moim domem i że to jest tylko taki właśnie dwuletni jakby przerwa w mieszkaniu tutaj i byciu tutaj. Tak też jest chyba na twojej stronie internetowej. Jest taki zapis, od którego się rozpoczyna to, że jesteś związana z Wrocławiem i pracujesz we Wrocławiu, czy w jakiejś notce, którą podpowiada Google. No a teraz nowy port, Hamburg. Cała debata środkowa dzisiaj poświęcona jest znaczeniu lokalności i znaczeniu pewnej kontynuacji i może też postawy artystek wobec tej kontynuacji, ewentualnemu sprzeciwowi wobec tej kontynuacji, a zatytułowana jest, jak może Państwo zwróciliście uwagę, Uczulona na kolor. To sformułowanie Uczulona na kolor pochodzi z książki autobiograficznej, wspomnieniowej Hanny Krzetuskiej, 15% abstrakcji. Odnosi się do wczesnego dzieciństwa, do wspomnień. I dzisiaj chciałabym zaproponować taki klucz tej rozmowy, w której szukamy tych powiązań i dalszych kontynuacji. Pytanie mam do Was, jakie znaczenie dla Was jako artystek mają osoby wspominanych tu artystek? Również bardzo brakuje mi tu Marii Michałowskiej. Ja w ramach cyklu 15% abstrakcji wraz z Przemkiem Pintalem w zeszłym roku odnosiliśmy się do Marii Michałowskiej i Zdzisława Jurkiewicza, jako artystyczna para do drugiej artystycznej pary. Ale mamy tu Hannę Krzetuską, Wandę Gołkowską i Krzysławę Maliszewską. Co one dla nas znaczą dzisiaj i dla artystów jeszcze młodszego pokolenia, artystek, z którymi mamy również do czynienia jako dydaktyczki sztuki? Robimy rundę? Robimy tak? Rundę. Dobrze. Tak, to jest bardzo, bardzo mądrze zadane pytanie i jednocześnie deprymujące, dlatego że ja muszę się z pewnym takim zawstydzeniem przyznać, że dla mnie te postaci przywołane, z którymi mogę się też na żywo spotkać, dopiero od niedawna znaczą tyle, ile powinny były znaczyć, myślę, w moim życiu też jako malarki, ale przede wszystkim też jako dydaktyczki, wykładowczyni prowadzącej zajęcia właśnie z malarstwa. Nie wiem, czym mogłabym to najpełniej usprawiedliwić, bo z jednej strony podzielam pogląd nieobecnej już teraz właśnie pani Miry Żalechowry-Aleksiun, że niezależnie od tego, w jakie grupy się stowarzyszymy jako artyści, to najczęściej i tak pozostajemy bardzo samotni, bardzo sami na swoich prawach, na swoich indywidualnych zasadach i to jest w zasadzie w tym najciekawsze i najpiękniejsze, jednocześnie najbardziej ryzykowne.
I ten egoizm, który, ja mówię za siebie, ale tak coś przeczuwam, że też trochę mówię w imieniu bardzo wielu artystów, że ten egoizm patrzenia wyłącznie na siebie, jakkolwiek naprawdę to nie zabrzmi drastycznie, no on jest z jednej strony usprawiedliwiony, naturalny, taki instynktowny. I, no i tym chyba chciałabym usprawiedliwić właśnie tą moją dotychczasową nie za dużą wiedzę na temat właśnie tutaj przywołanych pań, dlatego że ja się tym po prostu nie interesowałam, ale no, znowu nie dlatego, że tak na sobie jestem bardzo, byłam zawsze skupiona. Trochę też, no, wrzucę kamyczek do tego naszego akademickiego ogródka. Może się znajdzie ktoś, kto tutaj postawi kontrę, ale wydaje mi się, że w toku takiej edukacji też akademickiej, mówię o Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, nie było za wiele miejsca właśnie na przykład dla twórczości pań, żeby o tym opowiadać, prawda? Kto, ja nie przypominam sobie, żeby na przykład Hanna Krzytuska była, może się dziewczyny, może ja się mylę, ale chyba tego nie było, że tak, były właśnie filmy, i zewnętrzne środowiska się tym zajmowały, prawda? Pani autorka filmu, pani Sitek, przepraszam, zapomniałam imienia. Elżbieta, właśnie, bardzo, ja ten film widziałam, no to jeden z nielicznych w ogóle dokumentów, prawda, który mógłby przywołać. Teraz pani miała piękną wystawę w galerii 66P. Nie twierdzę, że wcześniej, oczywiście pani miała wcześniej mnóstwo wystaw, tylko my mówimy cały czas o perspektywie naszego pokolenia, prawda, w którym momencie myśmy w ogóle mogli się z tym jako kobiety, artystki, działające w kulturze też osoby w ogóle z tym mierzyć. Także ja się cieszę właśnie, że żyję w takich czasach, że jest w pewnym sensie, proszę wybaczyć kolokwializm, moda na to, żeby znowu właśnie te nazwiska przywoływać. Ja się czuję w ogóle teraz w obowiązku. Ja chodzę z książką 15% abstrakcji pod pachą. Ona jest chyba wypożyczona w ogóle już do, na razie na ten moment do... Wszystkie egzemplarze są wypożyczone, bo jakiś taki mikroferment się stworzył. Tutaj właśnie Michałowi bardzo dziękowałam za to, że mnie tutaj też jakoś tam od dawna tym próbował i skutecznie zainteresował. Ja to będę robić dalej właśnie na gruncie akademickim. Więc ja o tych malarkach, o tych kobietach, ja właśnie nie zadałam też pytania, żeby nie przedłużać też spotkania, ale może będzie potem na koniec, jeszcze zwrócę się do pani Anno. Jeżeli będzie pani chciała uczestniczyć właśnie jakby już z perspektywy widza, ile kobiet mogło w ogóle przepaść w tym z pani pokolenia, innych malarek, które po prostu nie zaistniały w ogóle, prawda? Które właśnie przestały malować, a które na przykład wciąż jeszcze żyją, mieszkają we Wrocławiu albo malują. Albo może malują, nie wiem. Właśnie wydaje mi się, że jest jeszcze szansa, że kilka takich odkryć, takich kobiet, takich osób, że mamy na to szansę. Dla mnie to są ważne postaci, pani jest dla mnie ważna, pani Hanna Krzytuska jest dla mnie ważna. Tutaj była też mowa o tych tkaninach. One są, ja to podzielam pani tutaj właśnie też uwagę, one są jakieś nadzwyczaj ciekawe. Akurat chyba, nie wiem, nie były za wiele razy pokazywane i też nie jestem pewna, bo nie jestem historyczką sztuki, jak to tam było chronologicznie, ale wydaje mi się, że one powstawały, te tkaniny, te patchworki w tym najpóźniejszym okresie jej tworzenia. I chciałabym właśnie, żeby one się pojawiły teraz. Znowu jest moda na tkaniny, więc wszystko to mam wrażenie, że będzie ponownie odkryte i odpowiednio zarchiwizowane, opowiadane. Ja się z tego cieszę. No, ja się jakby deklaruję po prostu też jako część tego naszego środowiska, że chciałabym właśnie to, no, pielęgnować pamięć. Kontynuować to dziedzictwo. Ja się jeszcze odniosę, zanim przekażę rundę dalej, do tego, co mówiłaś o tradycji ustnej na Akademii. Rzeczywiście kobiety w tej historii były pomijane, mówię to z mojego punktu widzenia jako niegdyś studentki, i spotykałam się z różnego rodzaju ignorancją ze strony profesorów mężczyzn wobec tych wspomnianych kobiet i ich twórczości. Tutaj w poprzedniej rozmowie wspomniałyście też panie o tym elemencie rywalizacyjnym między pracowniami na Wydziale Malarstwa. Była też wielka rywalizacja dziedzictwa i tych pracowni, które pomiędzy sobą starały się rywalizować i kontynuować twórczość swoich naturalnych założycieli. No ja raz usłyszałam od jednego z profesorów takie
stwierdzenie, które było dla mnie wtedy ogromną nobilitacją, a było powiedziane w sposób ironiczny, jesteś zupełnie jak Gołkowska na przeglądzie. A ja powiedziałam, ależ dziękuję, to dla mnie ogromny zaszczyt. I wskutek tego zostałam z pracowni wyrzucona, relegowana. Tak, na trzecim roku i przygarnięta przez pracownię, która właśnie kontynuowała tradycję Wandy Gołkowskiej. Wszystko naraz. Chodziło o postawę pewnych, o postawę i o ochronę pewnych wartości. I to tak anegdotycznie mówiąc. I ja miałam to ogromne szczęście, gdyż wspomniana właśnie w moim pytaniu na koniec poprzedniej debaty osoba, malarka amatorka, wprowadziła mnie, w taką inicjację przeprowadziła, w tą wiedzę na temat działających w latach 50. czy 60. artystek malarek we Wrocławiu. I potem, kiedy pytałam się niektórych profesorów, właśnie chociażby o Krzysławę Maliszewską, potrafiłam usłyszeć, że a takie tam kolorki, nie? Lub tego typu określenia. I chciałabym, żeby teraz młode pokolenie właśnie miało możliwość zapoznać się z tym prawdziwym, niezafałszowanym, taką skrzywioną perspektywą, dziedzictwem. Ja nie muszę przekazywać, każdy ma serce. Więc może zacznę od tego, że ja nie maluję z wykrzyknikiem. Nie zajmuję się malarstwem i też upewniałam się, kiedy mnie zaprosiliście, upewniałam się, czy na pewno wiecie, co ja robię i czy to nie jest pomyłka. Okazało się, że nie. Zajmuję się ceramiką, pracuję na Wydziale Ceramiki i Szkła. I to zadanie odniesienia się do Gołkowskiej, bo w moim przypadku miałam zaszczyt właśnie w ten sposób pracować. Potraktowałam po prostu jako zadanie, ale ono dla mnie też było pretekstem, żeby iść do biblioteki, wypożyczyć wszystkie możliwe książki i zapoznać się możliwie jak najbardziej wnikliwie z jej twórczością, ponieważ i tutaj też mówię z pewną dozą wstydu, że nie miałam świadomości, jakby nie widziałam całokształtu jej twórczości. Znałam tę twórczość bardzo wybiórczo. Ale chciałam powiedzieć o takim zjawisku czy pojęciu, które jest analogiczne do grupy wrocławskiej w moim odczuciu i nazywa się Wrocławską Szkołą Ceramiki. I tutaj muszę przyznać, że patrząc tak najdalej, jak tylko się da, na nestorki tej szkoły, to właściwie ta Wrocławska Szkoła Ceramiki głównie składała się z kobiet, które były przez kolejne pokolenia, takie to jest moje oczywiście osobiste odczucie, bardzo doceniane, szanowane i wydaje mi się, że ta wiedza o ich twórczości była przekazywana z pokolenia na pokolenie. I tu chciałam podkreślić siłę tych kobiet, ich osobowości, zarówno jakby jako persony, ale też jako osobowości twórcze. I tutaj zastanawiając się właśnie, państwo rozważali takie wspólne też elementy, które mogłyby łączyć grupę wrocławską i trudno było chyba je określić jednoznacznie. Podobnie w przypadku Wrocławskiej Szkoły Ceramiki, to jest po prostu wypadkowa bardzo indywidualnych postaw twórczych. Co też sobie szalenie cenię, bo mogę powiedzieć, że przynależę do tej szkoły, aczkolwiek mam świadomość, które elementy z niej czerpię, a z których świadomie rezygnuję. Więc jakby ta świadomość pozwala mi się utożsamiać z Wrocławską Szkołą Ceramiki. I nie traktujemy tego jako szkoły w takim dosłownym rozumieniu oczywiście. To jest dla mnie zjawisko. Czy ja mogłabym pozwolić sobie na to, bo mam niepowtarzalną okazję właśnie, żeby uczestniczyć, Karino, z tobą w rozmowie. Znamy się tyle lat, a tutaj proszę, siedzimy na kanapie. To jest bardzo ciekawe to, co zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś właśnie. Ja o tym nigdy nie myślałam w ten sposób, że o ile właśnie Wydział Ceramiki, to była historia przede wszystkim wykładowczyń, prawda, kobiet, jak to się różniło od Wydziału Malarstwa, podejrzewam, od innych wydziałów, tych takich najbardziej popularnych w pewnym sensie, prawda, czyli właśnie grafiki i rzeźby, no to jest takie zastanawiające i tutaj jest
zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna perspektywa też oceny tego właśnie. A to nie było trochę tak, że się myślało, że ceramika to jest właśnie taka bardziej kobieca sztuka, kobieca w cudzysłowie, prawda? I że to pole było łatwiej oddać po prostu wtedy. Nie wiem, może się mylę, może to jest mylny w ogóle trop. Obiektywnie myślę, że odwrotnie, bo jednak tam są bardzo takie duże gabaryty. To jest jednak praca fizyczna, wysiłkowa. Ja nie mówię, że kobiety nie mogą tego robić, wręcz przeciwnie. Natomiast nawet aktualna nasza sytuacja jest taka, że większość studentek to kobiety. Zastanawiam się tylko, dlaczego mężczyźni oddali tak łatwo to pole wtedy. Tego nie wiem. I o ile się nie mylę, to również z tego wydziału wyszły tak wspaniałe artystki, jak na przykład Natalia Lachlachowicz z ceramiki i szkła. I tam to pole dla artystek było duże. Natomiast nie wiem, czy te osoby były szczęśliwe, czy te artystki były szczęśliwe, że muszą uprawiać ceramikę. Tutaj słyszeliśmy, że ona często była jednak jakąś zmorą. Ja to absolutnie rozumiem. Natomiast ceramika jest o tyle jakby wspaniałym medium, ponieważ ona łączy i rzeźbę, i malarstwo. I myślę, że można się tam po prostu odnaleźć. Ale jak najbardziej szanuję te wybory i preferencje. Rozumiem, że można jej też nie lubić. No ja też muszę przyznać, że uważam, że jakby wiedza i popularność o tych artystkach jest zbyt mała, jest naprawdę stanowczo zbyt mała, dlatego bardzo się cieszę z tego spotkania oraz tej wystawy i że był to pretekst dla mnie do zapoznania się z historią osób, szczególnie Krzysławy Maliszewskiej, do której ja się osobiście odnosiłam. No i kiedy wpisałam jej imię i nazwisko w wyszukiwarce internetowej, niestety chyba całą pierwszą stronę zajmują wyniki o tym, że umarła. Czyli to są bardzo takie krótkie notki o tym zdarzeniu. I bardzo ciężko jest się dokopać do źródeł jakichś takich większych opracowań biograficznych. Bardzo też jest moim zdaniem mało prac dostępnych tak online, więc trochę mi przykro, że nie ma tej wiedzy tak właśnie ogólnodostępnej, że nie jest to spopularyzowane, czyli to znaczy, że po prostu jest praca, którą jeszcze musimy wykonywać, żeby ta pamięć po prostu była żywa. I tak, oprócz tych jakby moich subiektywnych powodów, dlaczego nie znam tak dobrze tej historii, jest też jednak dużo takich obiektywnych. Tak. Jeżeli nawiązujesz do tej pamięci herstorycznej, nowe słowo, które od niedawna jest popularne, herstoria w miejsce historii, to chciałabym tu zadać pytanie, czy warto w tych herstorycznych poszukiwaniach docierać do korzeni różnego rodzaju przeszkód, kłód, zaprzepaszczonych możliwości, które przed tymi kobietami stały. Czy to są sprawy prywatne, historie rodzinne, sprawy lokalowe, czy też raczej byście przykładały tutaj większą wagę do samej twórczości, tej, która powstała, zamiast skupiania się na tych potencjalnościach, na tych białych plamach, na tych zaginionych elementach. Aniu. Może odpowiem w taki sposób, chociaż zdaję sobie sprawę, że to może bardzo banalnie wybrzmieć. Ja bym nie demonizowała takich kwestii jak właśnie mniej lub bardziej obiektywne przeszkody. Nie demonizowałabym ich dlatego, że ja po prostu uważam, to jest mój osobisty moje osobiste przekonanie, że świat po prostu nie jest sprawiedliwy. Jakkolwiek byśmy o tą sprawiedliwość nie zabiegali, to zawsze znajdzie się jakieś pole, gdzie tej sprawiedliwości nigdy nie będzie. No, ja nie potrafię wskazać czynników, które powodują, że a nawet też obserwuję coś takiego, że przy próbie tak zwanego wyrównywania szans to wcale nie powoduje, że ktoś na przykład, nie wiem, lepiej artystycznie funkcjonuje, że jego geniusz lepiej po prostu wybrzmi. Dlatego, że geniusz to jest coś, co funkcjonuje niezależnie od tego, jakie mamy warunki, w jakim momencie się urodziliśmy, z jakimi przeszkodami zależnymi mniej lub bardziej od nas się borykamy.
I to jest zawsze ciekawe, dowiadywanie się na przykład, co spowodowało, że ktoś nie malował w jakimś czasie swojego życia. I my na przykład w przypadku Krzetuskiej z książki 15% abstrakcji wiemy, że ona kompletnie nie malowała między 49 a 50 bodaj 6 rokiem, dlatego że była zajęta wtedy administrowaniem uczelni nowo powstałej i tworzeniem archiwów, list studentów, załatwianiem cegieł na odbudowę uczelni i tak dalej, prawda? Po prostu nie malowała. Ja też z jakiegoś powodu w swojej twórczości przez jakiś czas też nie tworzyłam. Dziewczyny może też miałyście jakieś przestoje. No po prostu to tak jest. I ja w ogóle ani nikogo za... Ja w zasadzie mam taką niestety też tendencję, że głównie siebie obciążam za to, że właśnie coś tam się nie stało i tak dalej. Ale ja nie chciałabym eksponować tutaj też za bardzo siebie, bo nie ja jestem bohaterką tego spotkania. Staram się po prostu, chociaż no to jest nieuniknione, będę się starała to powściągać. To jest ciekawe, to właśnie, że się dowiadujemy, prawda? Na przykład, że Krzetowska nie mogła malować w tym czasie. Ale co, jeżeli powiem, że gdyby naprawdę miała w sobie ten taki głęboki imperatyw, to powiedziałaby, przepraszam, nie chcę się zajmować administracją, tylko chcę malować, bo właśnie teraz mam do opracowania jakąś ważną kwestię. Być może tak, być może nie. Nie wiem, po prostu to są pytania, na których nie da się, na które się nie da łatwo odpowiedzieć. Więc one, żeby domknąć tą moją myśl, to, o co ty pytałaś, Danielo, czy należy się w to zagłębiać? Pewnie, że się należy, bo to jest jakaś praca, prawda, dla historyków, dla teoretyków, może nawet dla socjologów i dla szeregu innych osób, które coraz bardziej właśnie na tym gruncie humanistycznym dobierają kolejne po prostu sposoby do badania życiorysów. No więc jako element taki właśnie na marginesie na pewno tak, ale i tak niestety za artystą stoi ostatecznie to dzieło, ta ilość obrazów, które namalował, ta ilość najlepszych obrazów, które namalował i no nie wiem, jak sobie przypomnimy historię Vermeera, którego, ile przetrwało obrazów Vermeera do dzisiaj? 20 tam parę, tak? Tak. No to na przykład ja nie czuję jakiegoś straszliwego niedosytu z tego powodu, że nie mogłam jakichś 100 innych jego obrazów zobaczyć, prawda? No więc nawet ilościowo to też nie musimy być z tego rozliczani ostatecznie. Każdy po prostu ma dany swój czas. Urodził się, to jest od nas niezależne, w takim, a nie innym momencie. Ja uważam, że no, trzeba dopasować po prostu swoje, do tych bieżących czasów właśnie. Nie, teraz to już brnę w ogóle w jakieś takie pragmatyzmy, przepraszam. Może zabiorę... Które też są ważne. No ważne, ale to tak chciałam, żeby to bardziej szlachetnie może wszystko się tutaj przedłożyło, ale no tak właśnie, bo tutaj mam bardzo pragmatyczny stosunek, po prostu nie jest niczyją winą, że się urodził w lepszych, gorszych czasach, że miał więcej pieniędzy do tworzenia lub właśnie przeciwnie, nie miał w ogóle pieniędzy. No jakoś tam na dnie tego wszystkiego jest talent i po prostu taki no imperatyw, no ja nie lubię tego słowa, ale użyję go, po prostu taki imperatyw, który powoduje, że jednak te obrazy, te dzieła, te ceramiki, te instalacje, filmy, performanse, pomocy jeszcze, proszę podpowiadać, co jeszcze, żeby nie... Po prostu to powstaje, prawda? Że skupienie i uwaga kierowana jest akurat tam, tak jak powiedziałaś, z wyboru, a nie gdzie indziej. Tak. Mhm. Historia sztuki pokazuje nam, że powstawały dzieła naprawdę w skrajnie, ekstremalnie trudnych warunkach, prawda, życiowych i one jakoś powstawały, więc no i będą powstawać, jakkolwiek się po prostu świat dalej nie będzie toczył. Mhm. Ja chyba z natury jestem po tej stronie afirmatywnej po prostu i uważam, że naszą rolą jest zapełnianie tych białych plam. Ktoś mądrze powiedział, że białe plamy są, dopóki ich nie widzimy, więc po prostu może to jest najprostsze, zobaczmy je, wyciągnijmy z szafy te obrazy, bo zgadzam się, Ania, z tobą w zupełności, o ile te obrazy właśnie nie są gdzieś schowane, ukryte i czasem to jest kwestia tego, że znajduje się osoba, jakiś impuls, który sprawia, że mamy taki zaszczyt te prace oglądać. To chyba tyle. No ja jednak chyba się nie zgodzę z moją przedmówczynią, bo to nie jest przypadek, że artystów, mężczyzn znamy, jakby całe listy, ich nazwiska są znane, a kobiety jednak, no nie wiem, no na przykład 10 razy mniej.
To nie jest jakiś przypadek. Z jakiś powód jest tego. Ja nie uważam, że to wszystko jest kwestią jakby indywidualną, że na przykład te artystki były, nie wiem, mniej zdolne. Zresztą nawet chyba sam talent jest taką kwestią dyskusyjną, że wydaje mi się, że talent owszem jest ważny, ale chyba najważniejsza jest i tak właśnie ta praca, którą się włoży, ten czas i zaangażowanie i z tego są efekty. Jakby bez pracy nic nie powstanie. I tak samo, nie wiem, no jest milion chyba powodów, dlaczego artystki w jakiś sposób giną właśnie w tej białej plamie albo czarnej dziurze. One są dalej chyba do odkrycia tak naprawdę. To są powody właśnie różne, czy właśnie takie domowe, jak macierzyństwo chociażby, które pochłania na przykład przy wielu dzieciach, to pochłania na przykład 10 lat życia. Jakby, więc to nie jest do końca chyba sprawiedliwa sytuacja. Pracując z młodymi artystkami w ramach takich programów mentoringowych, czy jak je inaczej można też nazwać, to jest w zasadzie też taki art coaching, bardzo często pojawia się nie kwestia czasu w tych rozmowach moich z artystkami, ale kwestia tak zwanego własnego pokoju, własnego miejsca, które też już tu wybrzmiało w poprzedniej rozmowie. Tak, idąc trochę tropem słynnego dzieła Własny pokój Virginia Woolf. Niejednokrotnie te warunki lokalowe, ta współdzielona pracownia, czy ta kosztowna pracownia, która w zasadzie rujnuje wykonalność dzieła ekonomiczną, artystycznego, stanowi według tych moich osobistych badań wynikających właśnie z tych programów, które prowadzę, główny, a nie czasowy czynnik. Dzieci, macierzyństwo bywa nawet wspomożeniem w tym procesie. Dzieci bywają niezwykle kreatywne. Natomiast tu mówi się, że to tylko anegdota, że Hanna Krzetuska musiała malować w kuchni, a duży pokój z pięknym oświetleniem zajmował małżonek. Chciałam was przy tej okazji zapytać o taką codzienność twórczą. Właśnie jak tworzycie, gdzie tworzycie, czy miasto, może uczelnia, może środowisko lokalne wspiera was w jakikolwiek sposób w tej kwestii, byście to miejsce i ten własny pokój miały dla siebie. Czujmy się swobodnie, tak. Chociaż to jest takie techniczne trochę tak. Pytanie, nie wiem, czy to będzie jakoś bardzo interesujące, gdzie która z nas ma pracownię, ale może tak. Natomiast jeszcze koniecznie czuję potrzebę właśnie, żeby odpowiedzieć jeszcze tobie, bo ja w ogóle z tym nie mam problemu, ja w zasadzie podzielam w 100% twój pogląd, prawda, w zasadzie sama go też w sobie pielęgnuję. Ja mówiąc o tym wyrównywaniu szans, miałam na myśli zupełnie co innego. Coś, co już jest jakby nadbudowane nad tymi wczesnymi osiągnięciami feminizmu, którego jakby nie było, wszystkie jesteśmy, czy tutaj jako pracujące na Akademii, zwłaszcza na Wydziale Malarstwa, prawda, beneficjentkami w cudzysłowie, dlatego że to się bardzo mocno przełamało. Teraz mam wrażenie, że w ogóle 70% nowo zatrudnionych osób to są kobiety na malarstwie, więc jeszcze chwila, parę, nie wiem, jedno pokolenie, dwa, to już będzie całkowicie sfeminizowany wydział, więc zobaczymy, jak to wtedy będzie działało. Ja po prostu zrobiłam taki, wiesz, skrót myślowy, bo ja do tej swojej refleksji, punktem wyjścia do mojej refleksji było wyobrażenie sobie, co się działo tutaj we Wrocławiu w 1945 roku i jak w ogóle funkcjonowali artyści na tych zgliszczach, prawda? I w tym sensie oni wszyscy byli w bardzo podobnym położeniu, niezależnie od tego, czy byli kobietami, czy mężczyznami, bo w ogóle żyli w realiach, które nam sobie naprawdę bardzo trudno wyobrazić. Bez żadnych pracowni właśnie, ze zrujnowanymi dachami i tak dalej. No nie będę tego mówić, bo to wszyscy znamy historię Wrocławia po Festung Breslau i historię ziem odzyskanych, więc tylko z takim tutaj maleńkim wytłumaczeniem, co miałam na myśli, mówiąc o tym, że... No właśnie, to może to już koniec. Pracownia. No ja nomadycznie funkcjonuję, pracuję tam, gdzie akurat jest niski czynsz. Możliwie dostępny.
Tak, i taki, który po prostu nie rujnuje skrajnie mojego budżetu. Nie ma tutaj mowy w moim przypadku o jakimś wielkim wsparciu. Oczywiście no, wiem, że są te programy właśnie przyznawania pracowni, przynajmniej do jakiegoś czasu to funkcjonowało, pracowni do remontu, ale najczęściej to były w tak ciężkim stanie te do remontu lokale, że naprawdę ja sobie wyobraziłam, że musiałam 3 lata poświęcić na to, żeby po prostu odbudować taką zrujnowaną pracownię i na własny koszt jeszcze ją wyremontować. W związku z tym bardziej opłacalne dla mnie jest to, żeby wynająć na takich prawach rynkowych coś dzięki różnym wskazaniom całej grupy różnych moich przyjaciół, którzy mówią, może zapytaj tu i tam i tak naprawdę jakoś to działa. Tak, ja mam swoją przestrzeń, nie wyobrażam sobie pracy z kimś innym, ani z moim partnerem, ani właśnie kiedyś dzieliłam pracownię z inną malarką. Bardzo się lubiłyśmy i lubimy się do dzisiaj. Wtedy no, byłyśmy znacznie bliżej ze sobą i pracowało nam się świetnie, ale to zawsze była ta przestrzeń dzielona. Nie wiem, właśnie jak dziewczyny, właśnie jestem bardzo ciekawa waszych odpowiedzi, jak to u was wygląda. No, ja też niechętnie wyobrażam sobie, nie jestem w stanie sobie też siebie wyobrazić w jakiejś grupie właśnie artystów. No tak po prostu samo wszystko się dzieje na jakichś tam moich własnych prawach i raz lepiej, raz gorzej, czasem śmiesznie nawet. Tak, teraz pracuję w starym szpitalu. Więc ja pracuję nomadycznie. Też. Raz na uczelni, innym razem w domu. Kiedy tworzyłam też grupy artystyczne, to spotykaliśmy się wszędzie, w prywatnych mieszkaniach, w jakichś miejscach użyteczności publicznej. Jakby jestem potrafię się przystosowywać do różnych warunków, aczkolwiek bardzo cenię sobie spokój. Jeśli pracuję na uczelni, to dopiero wtedy, kiedy tam nikogo nie ma. Teraz oczywiście mam jakieś ograniczenia takie w związku z kryzysem ekonomicznym, więc to jest trochę utrudnione. Ale też nie mam problemu, żeby sobie znaleźć jakąś inną przestrzeń, natomiast nie zawsze było tak łatwo. I tutaj chciałam powiedzieć, akurat tak się dobrze składa, że jest z nami obecna Bożena Sacharczuk, która w bardzo trudnych dla mnie czasach wsparła mnie właśnie lokalowo i nigdy jej tego nie zapomnę. I to jest taka pomoc, którą chciałabym też udzielić, której chciałabym udzielić też młodszym pokoleniom i staram się to robić, może nie w takiej spektakularnej formie, jak zrobiła to Bożena, ale czuję, że mam coś do oddania światu. Natomiast zdarzały mi się też takie sytuacje w pandemii, kiedy wszystko było zamknięte, nie pracowaliśmy na uczelni, tylko w domach, gdzie pracowałam przy biurku, chyba mieliśmy wtedy radę wydziału, więc miałam przed sobą laptopa, a mój partner przebierał 2-letnie dziecko tuż obok mnie, więc to były naprawdę takie no, ekstremalne okoliczności. Ale one są już za mną, więc myślę, że jestem tylko jakby silniejsza w tym, że w wielu warunkach mogę sobie poradzić. Ale podkreślę raz jeszcze, cenię sobie taki spokój i komfort, że jestem sama ze sobą. Czego wszystkim naprawdę serdecznie życzę. No, u mnie też to różnie bywa właściwie, bo w związku z tym, że fotografia jest takim dosyć mobilnym medium, tak naprawdę fajnie by było mieć ten swój kąt taki poza domem najlepiej, żeby też z niego wychodzić. Ale jeszcze nigdy nie miałam luksusu pracowni własnej, właśnie gdzieś poza miejscem zamieszkania, bo głównie w sumie pracuję w domu. Chyba że jeśli chodzi o robienie tych zdjęć, no to często jest tak, że robię je po prostu gdzieś na zewnątrz i te miejsca się zmieniają, nie są stałe. Więc u mnie tak to wygląda. No teraz w związku z tym, z tą uczelnią, to też mam miejsce swoje na uczelni, więc to, ale za to jest tam 4 osoby w tym pokoju. Jest duże, ale jest 4 osoby w nim. Więc marzę kiedyś, że za kilka lat będę mieć to swoje miejsce, w którym będę mogła zostawić pracę i wyjść i wrócić następnego dnia. Coś dodać, ale już w kontekście samej Krzetuskiej, bo teraz mi się przypomniała właśnie, to bardzo się dobrze składa, przynależy do twojego pytania. Mianowicie tam jest takie wspomnienie Hanny Krzetuskiej jeszcze z czasów mieszkania, po prostu młodości mieszkania w Krakowie, że po pierwszej wojnie Rada Główna Miasta ustanowiła takie prawo, które zobowiązywało każdego właściciela nowo budowanej w perspektywie kamienicy do tego, żeby zawsze na ostatnim piętrze, na ostatniej kondygnacji, żeby było miejsce przeznaczone na pracownię twórczą.
Tak było w Krakowie po pierwszej wojnie i dwudziestoleciu międzywojennym, ale jednocześnie Kraków wtedy był miejscem nasyconym artystami do w ogóle do granic możliwości i to wcale nie rozładowywało potrzeb. I na przykład Krzetuska też dzieliła, z tego co pamiętam, przestrzeń z innym malarzem. Oni byli po prostu na godziny poumawiani, prawda, że... Ona zresztą była poszkodowana, bo dopiero po południu mogła chyba pracować, jeśli pamiętam dobrze, a on tam miał do 14, kiedy szedł potem na obiad. I też nomadycznie się to odbywało, że właśnie najpierw w jednej kamienicy, gdzieś na Matejki, potem gdzieś tam na... Nie pamiętam nazw ulic teraz tych krakowskich, ale przy czym w innych wspomnieniach z kolei, odnosząc się właśnie do tego samego, dla mnie to mi się to wydało takie fantastyczne, dlaczego dzisiaj deweloperzy nie są zobowiązani, żeby we wszystkich domach, kamienicach, jakichś budynkach, żeby powstawały pracownie. Cóż złego by się stało? No w każdym razie ona jeszcze właśnie potem już z przekąsem mówiła, że owszem, taki dekret wszedł i te pracownie powstawały, ale nasi radni zapomnieli, że te pracownie powinny być wyposażone w toalety i w po prostu w dostęp do bieżącej wody, więc no, taki trochę kompromisowe rozwiązanie. No to takie wspomnienie, przyszło mi to do głowy właśnie a propos tego, jak ona sobie radziła też w swoich czasach. Teraz pytanie o grupy lokalne teraz we Wrocławiu działające, o wsparcie, które czerpiemy ze środowiska, z wzajemnej pracy. Też nawiążę do tego, Karina, co powiedziałaś o wsparciu, które otrzymałaś od kobiet, właśnie tutaj też przywołując postać Bożeny, która cię wsparła. I to też się bardzo często w rozmowach z artystkami pojawia, że kobiety wspierają się wzajemnie w różnych sprawach związanych i z samą twórczością na wysokim poziomie i w kwestiach merytorycznych, jak i w tych kwestiach technicznych, o których Aniu mówisz. Jak uważacie w kontekście grupy wrocławskiej czy wrocławskiej ceramiki, czy późniejszych grup, które pojawiały się też przecież licznie w latach 80., czy my dzisiaj mamy we Wrocławiu znaczące grupy artystyczne i jak wy się czujecie względem tych grup, sieci, współpracy, powiązań? Bo z jednej strony pracujemy samodzielnie, ale też jesteś, Karino, kojarzona z grupą Łuchu, dziewczyńską grupą Łuchu. Agnieszka pracowała w kolektywie takim dwuosobowym. Aniu, pracujesz dość indywidualnie, ale też współpracowałaś z grupą Silesia. Współpracujemy też razem w ramach naszych projektów i pobytów japońskich. Czy te grupy we Wrocławiu dzisiaj też mają duże znaczenie? Czy byście chciały to znaczenie jeszcze podnieść? Czy jest tej współpracy dość? Karino, zacznij, bo ty jesteś weteranką. Może bym siebie tak nie nazwała, natomiast chyba nie podejmę się oceny w ogóle tego, co dzieje się we Wrocławiu, ponieważ mój stan wiedzy jest zbyt nikły, więc pozwolicie, że jednak nie odpowiem tak bezpośrednio na to pytanie. Ale z własnej perspektywy osoby, która współtworzyła takie grupy, bo tak jak wspomniałaś, grupa Łuchu, która zajmowała się performancem, jak i grupa projektowa wzorowo, do której należałam i aktualnie kolektyw czy fundacja Food Think Tank, która jest związana jakby z jedzeniem, są mi bardzo bliskie. Ja je współtworzyłam, współtworzę i czuję się z nimi bardzo związana. I dla mnie osobiście grupy są o tyle ważne, że one pozwalają mi konfrontować moje postawy z innymi osobami. Te grupy często też są interdyscyplinarne, w takich się dobrze czuję, ponieważ tych punktów odniesienia do własnych działań, do własnej postawy jest więcej. I to jest dla mnie absolutnie ważne, bo czuję, że nie jestem w miejscu i nie jestem sama, co nie zmienia faktu, że tak jak wcześniej wspomniałam, pracuję również indywidualnie. Umiem łączyć te dwa aspekty. Więc one w moim życiu, w przypadku mojej osoby, mojej natury, bardzo się sprawdzają. Nie wiem, czy jeszcze coś łączenie mogę... tego indywidualizmu, tak, introwertyzmu. Tak, potrafię to łączyć. Nawet powiedziałabym, że ja tego naturalnie bardzo potrzebuję.
może odwrócimy faktycznie. No ja mam podobnie w sumie, jeśli chodzi o łączenie takiej pracy indywidualnej z pracą w grupie. I czasami ta praca w grupie właściwie jest taka bardzo nieformalna, no bo wydaje mi się, że na przykład we Wrocławiu jest takie mocno działające środowisko fotograficzne i ono ma też takie podłoże nawet instytucjonalne. Czyli ja bym wymieniła tutaj na przykład OPET, czy Galeria Miejsce przy Miejscu, czy nawet przez osobę Maćka Bójko, który jest teraz dyrektorem PWA, a wcześniej miał 10-letnią historię tworzenia festiwalu fotograficznego. To jakoś nabrało, ma jakąś to siłę i rozpęd, takie mam poczucie. Oprócz tego ja sama staram się organizować takie spotkania właśnie fotograficzne pomiędzy moimi jakby znajomymi i znajomymi jakby ich znajomymi, więc jakby była jakaś taka bardzo, bardzo nieformalna sieć wymiany, właściwie bardziej informacji i takiego wsparcia emocjonalnego niż jakiejś takiej pracy nastawionej na efekt. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, mieć to wsparcie, bo czasami właśnie w tej pracy indywidualnej jest takie poczucie osamotnienia. Chcę mi się śmiać, bo to, co teraz powiem, to naprawdę żałośnie, ale ja się nie nadaję po prostu do żadnych grup. Naprawdę, ja mam tego świadomość od początku i to dobrze, bo po prostu ani sobą komuś nie zatruwam życia, ani też sama się nie denerwuję. Ale tak, ty wspomniałaś, natomiast bardzo lubię przebywać w towarzystwie twórczych osób i tutaj bym to jakoś rozdzieliła, przynajmniej bym spróbowała, bo wspomniałaś o tej grupie Silesium. To jest grupa akademicka, taka artystyczno-badawcza, ona była bardziej poświęcona tematyce historii Dolnego Śląska, która dla mnie jest no, takim jednym z ważniejszych w ogóle aspektów, z którego ja wyprowadzam właśnie swoje malarskie nawet przemyślenia. I to było dla mnie ciekawe, dlatego że tam się spotykali wprawdzie artyści, ale głównie po to, żeby porozmawiać o historii, o tym, co nas otacza, pojeździć po bardzo przecież rozległym i bardzo skomplikowanym, jeżeli chodzi o swoją historię, nie tylko powojenną, aż do teraz, poprzez wszystkie właśnie dekady do dzisiaj, Dolnego Śląska, więc to miało inny charakter, prawda? To od nas nie wymagało jakiegoś takiego docierania się artystycznego. Jedyna grupa, chociaż to nie jest grupa artystyczna, chyba że Michale zechcesz nazwać Art Transparent grupą artystyczną, w której się czuję fantastycznie i mam nad sobą szereg osób, które są po prostu dla mnie moimi szefami. Ja w ogóle z tym nie mam żadnego problemu, przeciwnie, czerpię z tego od wielu lat wielką satysfakcję. To jest właśnie wspomniana Art Transparent, która i zawiaduje tym miejscem, ale przede wszystkim organizuje też z moim skromnym udziałem Survival od wielu lat. I właśnie poprzez Survival ja miałam okazję wraz z moimi kolegami, kuratorami i wszystkimi organizatorami przyglądać się powstawaniu kolejnych grup we Wrocławiu, właśnie takich jak Grupa Łuchu, potem powstawały kolejne. Teraz mam wrażenie, bo ty wspomniałaś o tym środowisku fotograficznym, faktycznie ja tutaj może mam najmniej danych, jeżeli poza tym, że znam osoby, które tworzą to miejsce, to raczej z jakichś tam niejasnych przyczyn po prostu nie bywa. Może fotografia to jest inne medium i no, tam po prostu tak by inaczej działa, prawda? Też może nie ma co jakoś tutaj się bardzo usprawiedliwiać, ale ten wątek mi wyleciał z głowy, przepraszam. Że tak, że sprawia mi przyjemność dużą obserwowanie tego, jak grupy działają w ogóle, co się dzieje. Grupy mają tendencję do tego, żeby się rozpadać i to też jest zawsze ciekawy moment, prawda? Potem jakieś indywidualne kariery się nad tym nadbudowują, czy jakieś postawy. Tak, jako zjawisko jest to dla mnie bardzo fascynujące, ale no niestety sama nie mam zdolności, takiego osobistego talentu do tego, żeby w grupie funkcjonować. Pozostanę jeszcze przy tym wątku wrocławskim. Niestety będę drążyć i zadawać pytania trudne. Spotykamy się też ze sformułowaniem, że Wrocław być może lokalizacyjnie, być może z powodu ilości małej czy dużej instytucji, prywatnych galerii, jest miejscem dość trudnym w porównaniu z innymi dużymi miastami w Polsce czy po sąsiedzku w Niemczech do prowadzenia nieskrępowanej działalności artystycznej.
Chciałabym, żeby pytanie było dość otwarte. Ja wiem, że ono jest nacechowane takim sądem. Mogę? Ja bardzo krótko. No to jest stwierdzenie faktu, rzeczywiście tak jest, ale właśnie czy my mamy gorzej, dużo gorzej niż nasi poprzednicy? Pewnie inaczej po prostu. Każde pokolenie co dekadę może tutaj taki esej napisać, jakie trudności takie na gruncie właśnie promocji, w ogóle widoczności, prawda, swoich osiągnięć, z jakimi się właśnie te pokolenia borykały. My mamy własne, no z tą tylko różnicą, że może teraz łatwiej po prostu wyjechać do Warszawy, która uchodzi za Mekkę wszelkich wydarzeń i która ogniskuje w sobie i pozwala na zwiększenie tej widoczności, no ale z jakiegoś powodu nie zawsze w tej Warszawie się znajdujemy. Nie wiem, ja bym właśnie bardzo chciała jak najmniej dzisiaj czasu poświęcać na to, żeby omawiać takie... bo zgodzę się z tobą, że jest to trudne i momentami bardzo frustrujące, ale chyba nie wiem, nie czas i miejsce w tym momencie na to, żeby z mojej strony jakoś tutaj ten komentarz pogłębiać, bo... Dziękuję za stwierdzenie faktu. Ja zgadzam się z Anią i właściwie nie wiem, czy mam coś na ten temat do powiedzenia. Też zastanawiam się, czy rzeczywiście jest gorzej niż było wcześniej, czy jest lepiej. Nie potrafię tego ocenić. No z naszej perspektywy na pewno jest gorzej, prawda? Z perspektywy ale chyba naszego każde pokolenia. Ale my się nie, właśnie pod warunkiem, że się nie będziemy porównywali do innych, prawda? Chodzi o to, że to pytanie otwiera dyskusję niezwiązaną już tutaj z tą naszą dzisiejszą problematyką, chociaż ona jest bardzo ważna i dla instytucjonalną każdej, może z nas bardziej. Indywidualnie, bo to jest dyskusja na temat tego, jak funkcjonuje w ogóle w Polsce rynek sztuki. Zróbmy sobie kiedyś takie spotkanie, to wtedy posiedzimy z parę godzin i nie wiem, czy się uda coś wypracować, prawda? No. Grupę ekspercką trzeba by było powołać. Ja nie wiem, czy mogę się zgodzić, czy mogę się nie zgodzić, szczerze mówiąc, z tym stwierdzeniem, bo jakby to zależy o czym dokładnie mówimy tak naprawdę. Bo jeśli chodzi o samo tworzenie i pracę właśnie nad na przykład indywidualnymi projektami, to chyba nie ma za bardzo znaczenia, w jakim miejscu się znajdujemy, o ile mamy właśnie jakieś podstawowe środki do wykonywania tych czynności. Natomiast jeśli chodzi o właśnie jakąś widzialność sztuki w mieście, jakby ilość osób zaangażowanych, czy to ile się tutaj poświęca pieniędzy na działalność instytucji w porównaniu na przykład ile dostaje Śląsk Wrocław, to są jakieś kwoty przecież. No możemy się tylko pośmiać trochę z tego i tyle tak naprawdę, no bo jednak jest to jakaś taka w sumie, nie wiem, działalność marginalizowana przez miasto. Chyba możemy tak powiedzieć. To ten wątek domknijmy i wróćmy do naszych bohaterek wiszących tutaj dzisiaj na ścianach, w tych pięknych zestawieniach, których się podjęłyście. Jak wygląda praca twórcza w zestawieniu z inną pracą, z jakimś zastanym dziełem, dziedzictwem? Jak przebiegało to u was w przypadku tej wystawy? Czy to są może następstwa jakichś wcześniejszych już prób porównawczej pracy? Ja wybrałam kilka obrazów Hanny Krzetuskiej, które stały się punktem wyjścia do stworzenia własnej kompozycji, ale tak w taki sposób, żeby możliwie czytelnie, nawet nie tyle naśladowały, co pozostawały w dialogu właśnie z kompozycjami Hanny Krzetuskiej. Opowiem jeszcze taką rzecz, taką przygodę w zasadzie, którą mogłam przeżyć, zresztą z udziałem Michała Bieńka. To było 2 lata temu, kiedy dzięki Małgosi Kujdzie, która fotografuje dzieła sztuki w całym Wrocławiu, w różnych miejscach, naprawdę o różnym też wymiarze, takim kulturowym. I akurat Gosia robiła sesję w Muzeum Archidiecezjalnym, które, jak wiemy, przenosi swoje zbiory do nowego budynku. I tam odkryła zbiór prac podpisanych właśnie Hanna Krzetuska. Dosyć szybko się Michał o tym dowiedział i tak doszło do spotkania naszego z kustoszem tamtejszych zbiorów.
Znaleźliśmy się na dachu, ja cały czas mówię o tym dachu, taka pomyłka jakaś dziwaczna, na strychu tego Muzeum Archidiecezjalnego i rzeczywiście zobaczyliśmy, że stoją porzucone obrazy w liczbie chyba około 47 Hanny Krzetuskiej w różnym stanie. Mówiąc o tym stanie, mam tutaj na myśli oczywiście stan konserwatorski, no bo one przez ileś dekad po prostu tam przetrwały. Dobrze tyle, że w takich właśnie warunkach przyzwoitych, temperaturowych, więc po prostu nie spleśniały, nie zostały poddane właśnie jakimś mrozom i tak dalej. Poza wygnieceniami i różnego rodzaju przecięciami, odkształceniami, nic im się złego nie stało. I w zasadzie do dzisiaj trwa takie mikrośledztwo, co spowodowało, że te obrazy się tam znalazły. Odkryłaś. To Ewa, może przejmiesz mikrofon, bo... Jest wiadomość z ostatniej chwili. Po rozmowie z dyrektorem Muzeum Miejskiego Wrocławia, to prawdopodobnie było tak, że Krzetuska jeszcze... Jak żyła i była sprawna, bo wiadomo, że ona trafiła do takiego szpitala, hospicjum, domu prowadzonego przez zakonnicę w Trzebnicy. Ona miała dużą wystawę w BWA. I jak ta wystawa się kończyła, gdzieś te obrazy były w magazynie i prawdopodobnie odwieziono jej te obrazy do Trzebnicy. I z tej Trzebnicy zadzwoniono do Muzeum Miejskiego Wrocławia, czy muzeum nie przyjęłoby tych płócień do siebie do zbiorów. Muzeum tego nie zrobiło. W związku z tym w Trzebnicy z dużym prawdopodobieństwem po prostu uznano, że ponieważ jest to sztuka, no to musi być w jakimś muzeum, a że wiadomo, w kurii wszystko jest powiązane nitkami wzajemnych relacji i zależności. Zatem one z Trzebnicy zostały wywiezione do Wrocławia, do Muzeum Archidiecezjalnego. Gdyby instytucja kultury jakakolwiek w mieście je przejęła, to byłyby dzisiaj po prostu w kolekcji jakiejś instytucji, a tak trafiły do Muzeum Archidiecezjalnego. No i tam przeleżały, Krzetuska zmarła w latach 90., no przeleżały właśnie do tego roku cudownego odnalezienia. Myśmy dostąpili zaszczytu zobaczenia właśnie tej kolekcji ukrytej. Ja o tym opowiadam dlatego, że wtedy miałam niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć obrazy Hanny Krzetuskiej. No tak, po prostu bezpośrednio, w zasadzie przerzucając płótno za płótnem. Nawet pomimo tego, że tam jakieś było przyciemnione światło, to i tak dało się widzieć właśnie wszystkie struktury, faktury. Potem one zostały tutaj przewiezione, skatalogowane właśnie przez Małgorzatę. No i to był ten moment, taki impuls właśnie takiego bardzo żywego zetknięcia się z twórczością, po prostu bezpośrednio właśnie przez to, że można było na to popatrzeć i nawet muzeum często nie umożliwia w takim po prostu bliskim dystansie, już nie mówiąc o dotyku, relacje właśnie, bycie w relacji z jakimś dziełem. No i od tego momentu właśnie ten pomysł jakoś powstał, że najpierw planowałam zareagować tylko artystycznie na jeden obraz, ale wybrałam sobie ostatecznie kilka. Tutaj taki wisi między nimi, który jest kompilacją właśnie serii obrazów Hanny Krzetuskiej z końcówki lat 60. Ja nadałam mu taki sam tytuł, jakiego użyła Hanna Krzetuska. No, taka mikroparafraza, bo ona swój obraz zatytułowała, te obrazy były zatytułowane W cieniu, nie, przepraszam, Cienie, a mój obraz nosi tytuł W cieniu. O kwestiach formalnych nie będę mówić, bo to byłaby jakaś tutaj niepotrzebna zupełnie dodatkowa informacja, po prostu można zobaczyć i ocenić, do jakiego stopnia ten dialog się udał. Tak wyglądała moja historia z pracami Hanny Krzetuskiej. Planujesz kontynuację? Nie. Ale to dlatego, że ja bardzo rzadko, w ogóle nie za bardzo lubię reagować na pracę, jakby wyznaczać sobie taki trop, że oto ja muszę zareagować na pracę innego artysty. Po pierwsze dlatego, że ten artysta już coś odkrył, niech zostanie z tymi odkryciami.
to i tak tutaj, znaczy to było dla mnie ciekawe i jakoś mnie właśnie zafascynowało, dlatego się na to zdecydowałam. A poza tym ja miałam o tyle łatwo, że no ja też się poruszam w obrębie abstrakcji geometrycznej, więc to nie jest tak, że ja musiałam przewartościować cały swój warsztat, prawda, metodologię pracy. Raczej to było dla mnie ciekawe, jak ja wypadnę w kontekście obrazów Hanny Krzetuskiej i też tak po cichu sobie myślałam i też odwrotnie, jak to będzie ostatecznie wyglądać, więc raczej nie kontynuuję, mówię raczej, no bo wiadomo, nie da się tak zamknąć raz na zawsze, nigdy nie wiadomo, jak nas życie poprowadzi, również tymi ścieżkami sztuki, ale na ten moment nie mam takiej potrzeby, taki raczej epizod artystyczny. Ja kolejny raz podpisuję się pod ostatnim fragmentem wypowiedzi Ani. Podobnie jak Ania, ja nigdy wcześniej nie odnosiłam się bezpośrednio do żadnego artysty, nie miałam takiej potrzeby nigdy. Staram się opowiadać o jakichś zjawiskach, problemach i to jest jakby taką moją główną materią czy powodem, dla którego podejmuję się realizacji prac. Tak jak wspominałam wcześniej, została mi przydzielona Wanda Gołkowska. Z przydziału. I potraktowałam to po prostu jako wyzwanie. I wydaje mi się, że moja praca jest w ogóle znowu wypadkową wielu takich elementów z jej twórczości, które mnie zafascynowały. I tutaj pozwolę sobie wymienić kilka takich aspektów, które były interesujące dla mnie. Skupiłam swoją uwagę na kolekcji Ziemia. I właściwie chciałam jeszcze bardziej zuniwersalizować język, którym się posługiwała Gołkowska. Ona słowo ziemia pisała w wielu językach, w taki właśnie linearny, wersowy sposób. Ja używając tej materii, gliny, ceramiki, ziemi, po prostu tak wydaje mi się, że to jest maksymalne już uproszczenie tego, ponieważ glina jest tym materiałem, czy ziemia jest tym materiałem, materią, która łączy nas wszystkich, która jest dla nas wszystkich wspólna. To jest ta jedna rzecz. Druga rzecz, chciałam opowiedzieć o zjawisku w ogóle marginalizacji kobiet, stąd te takie puste przestrzenie w pracy, którą Państwo tutaj widzicie, przez które widać grunt i właściwie to jest taka metafora właśnie tych luk w historii, tych wydarzeń, nazwisk, które nie zostały jeszcze wypowiedziane, nie zostały opowiedziane. I to jest właściwie taka żywa materia, nad którą my tutaj będąc teraz i rozmawiając pracujemy. Kolejna rzecz to właściwie ja bym tego tak zgrabniej niż Gosia Mieśniakiewicz nie opisała. Gosia, ty stwierdziłaś, że w nawiązaniu do nitrorytów Gołkowskiej, że ja interpretuję taki moment jej przejścia od form organicznych do bardziej matematycznych. I to jakby widzi Gosia, która zna całą twórczość i potrafi ją chronologicznie na nią spojrzeć. Natomiast dla mnie było istotne te napięcia pomiędzy tym, co organiczne i geometryczne. I tutaj może troszeczkę się narażę, ale geometria kojarzy mi się z jakimś takim rodzajem władzy, kontroli. Powiem nawet, że trochę boję się tego określenia. I tutaj przekażę Państwu analogię do procesu tworzenia ceramiki, ponieważ moim założeniem było zbudowanie takich elementów w postaci ceramicznych wałków. Ja oczywiście na początku dążyłam do tego, żeby one były maksymalnie regularne, równe i tak dalej. Podczas kiedy ta materia wymykała mi się spod kontroli i one podczas suszenia i wypału deformowały się, kruszyły i właściwie już nie były tym, co zamierzałam początkowo. Natomiast aspekt, który również porusza Gołkowska w swojej twórczości, to jest nadprodukcja dzieł, nadprodukcja w sztuce oraz koncepcja układu otwartego, gdzie te elementy jakby się zmieniają, gdzie są zależne od otoczenia, od osoby patrzącej, od wielu, wielu czynników. I postanowiłam, że swoich elementów nie przytwierdzę stale do podłoża, że one będą dla mnie tylko takimi elementami, z którymi być może będę jeszcze w przyszłości pracowała i opowiadała jakieś inne historie, więc one są mobilne. A chciałam powiedzieć o tym wymykaniu się spod kontroli, że to jest właśnie może odpowiedź na nadprodukcję w sztuce, żeby akceptować też błąd i sprawiać, że te organiczne elementy są takie no, bliższe nam, są bardziej szczere, ułomne, rozedrgane, po prostu tak jak my. Tam jeszcze było kilka elementów, do których ja się odwoływałam. Ja nie chcę tutaj jakby nadbudowywać tego, bo pewnie patrząc na te prace,
te powiązania, o których tutaj wspomniałam, nie są takie czytelne, natomiast one są dla mnie bardzo ważnym powodem do tego, żebym ja w ogóle przystąpiła do pracy. To jest jakby istotne dla mnie i z Państwem się tylko tym dzielę, ale nie jest też tak, że oczekuję tego tropu myślenia, który mi przyświecał podczas pracy. Czy tam, Daniela, jeszcze w moich notatkach było coś takiego istotnego? Jeszcze odnosiłaś się właśnie do fotografii swojej, która też pokazuje taki wyłom, prawda, w ziemi. Taki ubytek. Tak, pokazuje. Te prace są różne, ale właściwie widzę w nich powiązanie, chociażby ze względu właśnie na te ubytki i na to, że na niestabilność gruntu, po którym stąpamy, jeśli właśnie nie podejmiemy takiego wysiłku spojrzenia do swoich korzeni i uzupełnienia tej historii o bardzo znaczące elementy. Do tego miejsca, do którego jesteśmy w stanie oczywiście dotrzeć. Myślę, że troszkę może zagmatwałam. Nie, jest to chyba zrozumiałe dla nas i gdyby ktoś podjął się analizy psychologicznej twórczości Wandy Gołkowskiej, to można zwrócić tam uwagę na wątek kontroli, na wątek tej coraz bardziej postępującej geometrii w jej sztuce. Odnosiłaś się jeszcze do tych form bardziej organicznych, zostałaś przydzielona do form organicznych. Nie było tak. Tak, wybierałaś w tym momencie. Natomiast ja wybrałam wybieraliśmy wspólnie w momencie, kiedy ja już i tak byłam w procesie, więc no to była taka praca, która powstawała dosyć szybko, intuicyjnie i no i właściwie taka jest jej specyfika, że starałam się obserwować bardzo czujnie ten proces i szukać takich analogii właśnie z twórczością Gołkowskiej. Oczywiście nie robiłam tego na siłę, natomiast one są dla mnie same ważne, żeby je rozpoznać i zobaczyć. I rozpoznałaś ten moment przejścia z tych form organicznych do chwilę później, już w latach 60. i dalej, tych form niezwykle zdyscyplinowanych, co ja wiem, że było. Może. Ja wyczułam, Gosia nazwała. Co było dla Wandy niezwykle ważne. Jeżeli pozwolicie Państwo, ja tutaj, tak jak Pani Mira pozwoliła sobie mówić o nieobecnym tutaj, czyli o swoim mężu Janie, to ja pozwolę sobie też przekazać takie wspomnienia Przemka, który dzisiaj nie dołączył z powodów właśnie domowych i remontowych do naszej dyskusji. Przemek w pewnym momencie został asystentem Wandy Gołkowskiej ze względu na to, że siostra obecnej tu Elżbiety Kościelak, Małgorzata Kościelak, wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Była asystentką Wandy, prawdopodobnie wybraną przez Wandę i wyjechała stanowisko wskutek jakichś zależności pracownianych i też wskazania, polecenia przez Gosię przejął Przemek. I do dzisiaj opowiada mi o tym, jak to jego profesor nie pozwoliła mu w tamtym okresie na wytwarzanie czegokolwiek innego niż bardzo zdyscyplinowana abstrakcja geometryczna. I wiele rzeczy zostało zaniechanych, niezaakceptowanych i do dzisiaj Przemek wskazuje na ten okres jak na takie białe plamy, które być może gdyby zostały wtedy zapełnione, poprowadziłyby go w zupełnie innym kierunku jako twórcę. Więc mamy tutaj ciekawy przykład, zupełnie odwrotny, dominacji niesamowicie silnej osobowości. A potem w życiu Wandy też przyszedł taki moment, tutaj kto znał ją bliżej, tracenia też kontroli wskutek choroby, prawda? Wskutek tego, kiedy silna osobowość no, na oczach własnych też no, sobie zdawała sprawę, jak ten rozpad postępuje. Nie? I tutaj też jeszcze o tą kontrolę, czy sztuka nam daje kontrolę, czy sztuka nam daje wolność. Chciałam tutaj dopowiedzieć właśnie odnośnie tego, co ty powiedziałaś.
ponieważ mnie też zafascynowały w trakcie pracy oczywiście też ostatnie rysunki Gołkowskiej, ostatnie prace, gdzie widziałam, że jednak jest ta dyscyplina, jest geometria, ale gdzie linia wymyka się spod kontroli i pomyślałam sobie, że jest przyzwolenie na taką słabość, właśnie rozedrganie i tam widzę ten czynnik taki ludzki, trochę przeciwny dla mnie do abstrakcji. A czy ja mogę mieć taki tutaj przypis drobny? Oczywiście. Myślę, Elu, że możesz tutaj bardzo dużo dodać ze swojego też doświadczenia. Nie będę monopolizować pięknej dyskusji pań, tylko chciałam taki drobny przypis do sytuacji twórczej Wandy Gołkowskiej, która może w ogóle nawet też trochę a propos pewnej grupy czy stylu, który zaczął funkcjonować w środowisku wrocławskim. Ten styl to konceptualizm wrocławski bądź abstrakcja geometryczna i osoby tworzące w tych dwóch nurtach były ze sobą powiązane towarzysko, były też powiązane w uczelnianie, bo uczyły, niektóre z nich wykładały na wrocławskiej uczelni. I to, o czym wspomniała Daniela, że był taki jakiś przymus wykonywania tych prac w określonym stylu, wynikał w pewnym sensie z takiego poczucia walki wewnątrz akademii. Ponieważ w pewnym momencie, właśnie w latach, pod koniec lat 70. i 80. wytworzyła się taka sytuacja, w której dotychczasowi abstrakcjoniści utrwalili swoją pozycję, stając się ortodoksyjnie geometryczni, a już pojawiała się powoli, pojawiało nowe pokolenie, które później miało zaowocować zarówno Nowymi Dzikimi, jak i grupą Luksus, która rozluźniała te trendy takiej ortodoksji geometrycznej. I stąd moment, w którym właśnie Przemek Pintal został asystentem Wandy Gołkowskiej, był to moment, w którym już te dwie frakcje jakby się konfrontowały. Ona być może chciała w ten sposób uzyskać taką klasyczną formę tej geometrii. A to późniejsze, to drżenie ręki, to już raczej fizjologia po prostu. Mhm. Dziękuję. Ja to w ten sposób odczytałam. Tak. Tak. Jeszcze Agnieszko, powiedz o twoim nawiązaniu do Krzysławy Maliszewskiej. No, dla mnie też były inne obrazy interesujące, ale niestety nie było ich w zbiorach, takie Madonny kampowe i ona też malowała po prostu dużo portretów. Więc ja się starałam skupić właśnie na tej niewidzialności kobiet i odpowiedzieć takim zmultiplikowanym autoportretem. Więc taki był mój cel, że jednak ta twarz zostaje tam wielokrotnie użyta i chyba przy pierwszym spojrzeniu mam nadzieję, że jej nie widać, szczerze mówiąc, ale tak usłyszałam, że... Musimy pewnie kończyć, ja chcę coś dodać. Ja chciałam właśnie zapytać, czy ja chcę coś wyjaśnić, bo to, czy to też tak, był przydział. Tak, bo ten przydział, ja chcę to wyjaśnić. Z jakiejś, nie wiem, maszyny losującej. Nie. My się bardzo zastanawialiśmy, które młode artystki chcemy zaprosić do współpracy i do tego dialogu. I tak jak nam się wydawało, że jednak Kariny pewna wrażliwość jest bardzo ciekawą odpowiedzią na ten pewien dystans, który jest w pracach Gołkowskiej. Byliśmy ciekawi, jak Karina sobie z tym poradzi. Tak jeśli chodzi o Agnieszkę, no to jednak w dużej mierze duża część twojej twórczości dotyczy też przedstawiania kobiet. Nie? Jest w ogóle figura kobiety. I to był też ten klucz, też jeśli chodzi o medium i w ogóle myślenie o jakiś taki popowy, popkulturowy, taką barwność. Barwność Maliszewskiej, która wagi twórczości też nie jest bez znaczenia. Więc chciałam to wyjaśnić, już koniec.
Nie wiem, czy to było, Gosia, zamierzone, wiesz, ale teraz tak sobie myślę, tknęło mnie, że udało się też złapać takie podobieństwo między artystkami, między wami, a mentorkami, bo na przykład Aga jest bardzo podobna do Krzysławy Maliszewskiej z takich starszych zdjęć. Ania, naprawdę. Ja wiem, że się nie kierowaliśmy, ale jakieś opiekuńcze duszki chyba nas ten. No, ale a Ania znowu ma styl Krzetuskiej, tak jak wiele osób wspominało, więc jakieś fluidy może w tym były. Tak, te duchy krążą. Pamiętam też pracę nad wystawą. Tak, duchinie. Pracę nad wystawą w relacji do Zdzisława Jurkiewicza i Marii Michałowskiej po sesji fotograficznej zrobionej przez Gosię Kujdem i Przemkowi z niebywałą radością, żeśmy oglądali też archiwalne zdjęcia z lat 60. Zdzisława i Marii, też znajdując jakieś powiązania. Chyba jest to nieuniknione, prawda, w takiej pracy z osobą, z duchem, z duchinią, że ta postać gdzieś powraca i objawia się przynajmniej na ten czas procesu. Takie ustawienia systemowe mają miejsce tu w naszym środowisku. Teraz oddamy mikrofon publiczności, bo na pewno jakieś pytania się nasuwają, nie wierzymy, że nie. Bo tak sobie słucham tego, o czym mówicie, i ten pierwszy fragment o tym, o tej pozycji w ogóle kobiet w różnych okresach historycznych i o tym, żeby te białe plamy starać się po prostu zapełnić. Mi się wydaje, że ważne jest, że wy swoją postawą artystyczną, ale też w ogóle tym, jak manifestujecie siebie w takim życiu pozaartystycznym, dajecie bardzo duży kontrast do tego, jak wyglądało życie artystek nawet 50 lat temu, bo to nie jest tak, że to, że one się urodziły w tamtych czasach, jak miały talent, to miały łatwo. Nie. To, że to nawet, że skończyły szkołę, to było wielkim osiągnięciem i wielkim szczęściem, bo miały rodziców, którzy rozumieli, że kobiety mogą również pójść na studia wyższe. Tutaj we wcześniejszej debacie został przywołany wątek takiego stowarzyszenia malarek amatorek. W moim odczuciu to prawdopodobnie były kobiety, które z jakichś powodów niezależnych od siebie nie miały szansy na ukończenie akademii. To mogły być powody rodzinne, rodzina mogła nie rozumieć, że kobieta też może, chce, powinna studiować. To mogły być powody związane z bardzo długą tradycją niewysyłania kobiet na wyższe uczelnie. To mogły być powody zupełnie prozaiczne. Ktoś tutaj powiedział, Mira Żelechower-Aleksiu, że jakaś jej znajoma nie miała pieniędzy, żeby być ceramiczką. Nie miała, natomiast gdyby była mężczyzną, prawdopodobnie te pieniądze mogłaby gdzieś zarobić. Kobiet tak powszechnie, jak dzisiaj, nie zatrudniano w bardzo wielu miejscach. Zatem wydaje mi się, że to jest istotne, żeby mówić po pierwsze o her story, ale też o tym, jak funkcjonują artystki dzisiaj. Bo to jednak jest przepaść między tym, jak funkcjonowały kiedyś, a jak funkcjonują dzisiaj. Chociaż ja nie uważam osobiście, że nadal to jest wszystko usłane różami, bo jednak te lata przyzwyczajeń, lata tradycji, no swoje piętno odciskają. Nadal wbrew pozorom wiele kobiet nie może pójść chociażby na studia wyższe z powodów od nich jakby niezależnych.
No, i nie myślałam, że zabiorę głos jeszcze, ale temat był właściwie ciekawy, bo 50 lat temu, jak się żyło plastyczką? To jest, tutaj była pracownia sztuk plastycznych w rynku na Placu Solnym. No więc przez pracownię mogliśmy uzyskać pracę. Nie wiem, czy teraz istnieje coś takiego. W każdym razie ja skończyłam malarstwo ceramiczne, architektoniczne. Bardzo Dawski mówił, no jak chciałam się przenieść nawet do Krakowa na jakimś etapie na studia, Dawski powiedział, niech pani zostanie tutaj. Skończy pani malarstwo architektoniczne. Będzie pani siedziała na krześle i patrzyła, jak wykonują według pani projektu ściany. No to mnie, jak widać, mnie przekonało co nieco, skoro jestem tutaj. Ale to ciężki, strasznie kawałek chleba. Ale ja o tym marzyłam ciągle, żeby realizować duże ściany. No właśnie, Sympozjum Wrocław 70 wymyśliłam na swoją skalę ja, żeby po prostu na forum Rady Narodowej powiedziałam, że tu jest uczelnia. Tutaj kończą malarstwa ceramiczne, architektoniczne, są graficy, rzeźbiarze. Przecież muszą znaleźć jakieś pole do realizacji. No, nic nie zostało z sympozjum zrealizowane poza tymi reflektorami i beresiem, ale ja dostałam propozycję zrobienia malarstwa na ścianie matematyki. Mój Boże, nie wiedziałam, z czym się to łączy. I jak skończyłam tą ścianę, wyglądałam chyba 30 lat starzej. To było niesamowite. Robota katorżnicza właściwie. W zakładzie fajansów były okropne warunki. Pracownicy chodzili tak zmęczeni, poorane twarze. Upał, a jeszcze w sali, którą udostępniono plastyką, bo ktoś jeszcze coś robił przy mnie, ale nie pamiętam. W każdym razie był syp połamanych ceramik. Chórz upał, trzeba było przynosić kafelki, malować segmentami. To trwało i trwało i trwało. A tymczasem ja miałam opinię tej chałturzystki, że na ogół koledzy nie podejmowali się tych prac. No nie ma pracy ceramicznej takiej dużej. Oni oddawali się, że tak powiem, wyższym celom. I to było zasadnicze, ta różnica między nami, że to tak, Anka bierze chałtury za taką cenę, bo wtedy cennik był taki, że się liczyło tak, pierwsze chyba 5 metrów projektu, a reszta ryczałtem, więc ile wynosił ten ryczałt? Rysunek to samo. Pierwsze 5 metrów, a reszta ryczałt. I wykonawstwo to samo. A przecież tych metrów dużo. No nic.
Ja tą pracę po prostu lubiłam. Jak realizowałam w bibliotece w Rynku plafon, to samo. Dla kolegów z mojej grupy to było nie do pomyślenia, żeby oni podjęli się tego. Znaczy, a ja bardzo chciałam, byłam nieszczęśliwa, jak skończyłam to, ale przypłaciłam fatalną sprawą z kręgosłupem. Cały czas byłam odchylona. Więc pracę dla... A poza tym tak, zaczynałam po dyplomie. Dostałam propozycję konsultacji malarskich w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Lubiążu. Przez 5 lat miałam taką pensyjkę wartości pracy sekretarki i dojeżdżałam na 1-2 dni, czasem na 3, a już miałam rodzinę. Więc to wszystko nie było takie łatwe, ale do pokonania. A tymczasem normalni mężczyźni, czy wolne kobiety, po prostu chodziły na kawę tutaj, do Empiku. Rozmawiali o sztuce, o tym, o tamtym. A głupia Kujawska zapieprzała tak. Ale ja jestem zadowolona. Ja jestem zadowolona, bo w końcu ja dopięłam swego, że zrealizowałam w dużym formacie, na co ludzie, znaczy nie, może nieważne, że ludzie patrzą, ale ja zrealizowałam i zobaczyłam, jak to wygląda w dużym formacie, z daleka. To było fajne. Więc tutaj są same panie, czy podejmą się takich prac, bo to nie jest dla urody. Ani dla zdrowia. Przeciwko urodzie, przeciwko, no nie zdrowiu, ale dla zdrowia psychicznego na pewno jest konieczne. Ale w ogóle realizacje duże, to jest najważniejsze, bo to zostaje. To zostaje. No to tyle. Jako akt odwagi. Ja bym chciała domknąć jeszcze dyskusję. Jeszcze widzę, że Ewa chyba chce coś jeszcze dopowiedzieć, ale gdybym mogła jeszcze na koniec przywołać taki, no, nie lubię tego słowa, ale powiedzmy ikoniczny akt odwagi, który też należy do wrocławskiej herstorii. Na pogrzebie Natalii LL miałam przyjemność zupełnie na koniec, wychodziłyśmy tu z obecną moją mamą z cmentarza, poznać panią Ludmiłę Szal-Cieślak. Również artystkę, która studiowała ceramikę, prawda? Przyjaźniącą się z Natalią. Ona jest bohaterką wspaniałej opowieści. Tak bardzo chciała poznać kręgi polarne, Spitsbergen i tamte okolice, że jako, nie wiem, czy już studentka młoda akademii, czy jeszcze uczennica liceum plastycznego, wdarła się na pokład statku badawczego Bałtyk, to był 59 rok, nakryła się jakimś prezentem i chyba dwie doby spędziła, póki ktoś jej tam tuż przed wypłynięciem statku nie odkrył. Także jesteśmy tutaj tropicielkami różnych historii i też
no, kuratorkami i mediatorkami tych opowieści. Miejmy nadzieję, że dzięki tak wspaniałym też inicjatywom jak książka historyczna, która teraz powstaje o można powiedzieć, breslauerkach, wrocławiankach. Tak, już się drukuje pod redakcją Ewy. Na razie wybranych, ale będziemy wybranych w sensie... Będą kolejne tomy. Przyjdą kolejne tomy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość poprowadzenia takiej niełatwej rozmowy. No, pojawiały się właśnie też wątki trudne, niewygodne, nieprzyjemne, czasami męczące. Lubimy z Anią słowo uporczywe. Więc uporczywie chwilami, tak. Też używała właśnie w swojej książce, właśnie zatelegrafowałam Ani, że nasze słówko uporczywe pojawia się w tej książce bardzo często. Dziękujemy.